Hej, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kolejny film z gry Kingdom Come Deliverance. Jesteśmy już na tej ścieżce, gdzie w oddali mamy grupę, która znowu z sobą walczy. Ja nie będę się mieszał, tylko przejadę bokiem, po prostu. Ewentualnie mógłbym próbować ich atakować, będąc na koniu lub na dystans ich wziąć jakoś. Może to by było dobrym rozwiązaniem, słuchajcie. Idź prosto do następnego rozdroża, gdzie jest polana oraz wielki bóg. Skręć w lewo i idź dalej ścieżką aż do następnego rozdroża. Dobra. Może się nie będę mieszać. Przejedziemy sobie bokiem. W lewo to chyba jeszcze tam, co? To jest droga, która prowadzi prosto i tam jest w lewo. Dobra, musimy tak przejechać, tylko mówię, no chcę ich objechać w jakiś taki sensowny w miarę sposób. Może to być dość trudne. Uczą się tam. Mam nadzieję, że nie będę musiał za chwilę znowu tutaj, wiecie, przebiegać tego od nowa. I jak się skończyła sytuacja z jeleniami? Być może się zastanawiacie, bo to jest naprawdę duży zarobek. No niestety, jadąc teraz, przejechałem jakby... Byłem na tej samej drodze, starałem się jechać taką samą ścieżką i niestety ani jednego jelenia nie widziałem. Gdzie jesteś? Może to podstęp. Wędrowiec. Are you serious? What is it? Dobra, nie będę próbował go okraść, bo pewnie się nie uda, kiedy on tak szybko się porusza. Mam nadzieję tylko, że to jest właściwa ścieżka. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest chyba kolejne rozdroże. Pytanie, czy to chodziło o to, czy o to, ale było mówione w lewo, więc no pojechaliśmy w lewo, więc raczej to jest dobra droga, nie? No taką nadzieję. No ten wędrowiec, no niestety nie wie, co tam go tak naprawdę czeka. Prawdopodobnie go tam ci napadną. Chyba, że nie mogliśmy go w żaden sposób ostrzec. Czekajcie, tutaj jesteśmy, tak? I teraz dokąd mamy się udać? Kręć w lewo, iść dalej ścieżką, aż do następnego rozdroża. Dobrze, czyli... Tędy. Tam nikogo tu nie widać. Staram się też tak na boki rozglądać. Może jakieś tutaj, wiecie... Zwierzęta się pojawią? Coś tu jest. Iść dalej prosto na skrzyżowaniu dróg, aż dojdziesz do obozu. Care for a little contest? Szaradzista. How about a small wager, my good man? That depends. A wager over what? It's simple. I tell you a riddle. If you solve it, you get back twice the sum you wager. If you don't, I get to keep your coin. No za 5 groszy możemy zaryzykować. Ale generalnie zapytajmy go, kim on jest w ogóle. Who might you be, anyway? Me? No one important. You can be sure of one thing, lad. I walk the world, collecting riddles, stories, and sometimes arms. I live from day to day. But enough of my babbling. Do you want to engage your mind? That sounds good. Let's do it. Now, listen carefully. In the feast hall, on the table, are 10 candles. Suddenly, a gust of wind throws open the window and blows out 2 candles. A little later, another candle goes out. The servant, therefore, closes the hall window. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall? 10. No, no, my fine fellow. The correct answer is 3. No, ale... While the wind blows out 3, 7 burn down completely overnight, so the next day only 3 can be regained. Ej, ale to jest bez sensu. Oh, don't you fret. Very few people can figure out my riddles. Bo skąd ja miałem wiedzieć, że to się wypali przez noc, czy że on nie zgasi ich po prostu i nie zapali kolejnego dnia 10? Halo. To było trochę takie na zasadzie... Obstaw to... To może będzie dobrze, no bo równie dobrze mogło być tak, jak ja mówię. Mógł 10 zapalić, gdyby sobie je zgasił, tak? Ja tak to zrozumiałem. Spoko.
No to co on powiedział, to też było do rozważenia oczywiście, no ale nieistotne. Dobrze, to było tylko 5 groszy. Inaczej bym go pewnie tam szybko nauczył precyzji. Po precyzji. Jestem cały czas na dobrej ścieżce i widzę już kogoś w oddali. Nie wiem, czy to jest ten obóz cały, który nam chodzi. Kim ty jesteś? Wędrowiec. Co tutaj tylu ludzi jest? Kurde. Strasznie, nie? Tu jest ten obóz. O. Blisko skalicy. Już za moment mogę go zobaczyć. Się przyda, ale nie będę z niego korzystać, tylko wiecie, niech on tam gdzieś za mną będzie w miarę blisko. Czy tak gwizdać zbyt blisko tego obozu nie chcę. No nie wiem, czy tam jakoś podejdziemy, damy się im zauważyć, czy tylko po prostu mam go zlokalizować, żeby wiecie, zobaczyć na własne oczy i okej, dobra, tu jest obóz, wynosimy się stąd. Dokonaj szkód w obozie, zanim zacznie się bitwa. No chyba żartujecie sobie, mam sabotaż jeszcze dokonać, mam sabotaż dokonać. No dobra. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Mit akarsz ott? Gotródj, mielőtt lövök, semmi dolgod itt. Héte, azonnal fordulj meg és gotródj, különben pórul jársz. Hát odem nie chcesz, typie. Okej, okay. I tak tego nie zrobimy na pewno. Rozejrzyj się po obozie i zobacz, co może być pomocne podczas ataku. Opcjonalne, dokonaj szkód w obozie, zanim zacznie się bitwa. Opcjonalny sabotaż, możesz zatruć ich jedzenie. Opcjonalny sabotaż, możesz zapalić ich strzały. Jeżeli bez broni podejdę, to będzie lepiej. Ja mogę tutaj sobie podejść? Hej, kiwano! Hej! Mi kieresz, Livalódi? Pusztulj innen! Nicsak, nicsak! Mi volt itt elő? Ja też potrafię strzelać. Może lepiej od was? Może nie? O kurde! Stał chyba. Teraz podajmy stąd. Chyba, że korzystamy konia. Ładnie. Ej, to może naprawdę się sprawdzić. No. Wytrzymam. Musimy nawrócić trochę. Trafże go! Kurde! Mówiłam, że ta walka na koniach to nie jest najlepiej zrobiona. Dostał dwa razy, pewnie już, nie wiem, kurde, czwarty, piąty cios. Krew z niego leci. On jeszcze dycha i nic mu nie jest. Dobra, ten już prosi o litość. Nie wiem, co się z nim stało. Nie chowaj! Nie, koleś nabiał, słuchajcie. Idzie tam ktoś. Amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lábát. És most ledarállak!
kurwa élet! O! Dlaczego? Gro, ja nie mam ustawionej tarczy. Wywano dziku, super. Siły będę więcej. Gorsze, że krwawie. Realnie problem jest taki. O właśnie, że ten łucznik ciągle jeszcze żyje. Łucznicy, przepraszam bardzo. O jasne, dobra, nie. Zrobimy to inaczej. Nie będę w takim razie taką główną drogą leciał, tylko spróbujemy się przekraść jakoś bokiem i rozegramy to sobie na spokojnie. Tylko nie wiem do końca, w jaki sposób ja mam się tam zakraść i ich sabotować. Znaleźć obóz bandytów, zadanie osiągnięte. Fajnie, że tu jest safe jakiś w ogóle. Akurat dość mądrze rozegrani. Twórcy. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Ten obóz jeszcze, czy to już jest za daleko? Jest. Dobra. No, tam już jest zwiadowca jakiś. Także lepiej nie szaleć. Czy to wszystko będzie obudowane w ten sposób? Na mapie tego nie widać w ogóle. Co na... O, dobra, teraz widać. Teraz niestety widać, że ja tędy chyba nie wjadę. Znaczy nie wejdę w ogóle. Cholera wie. Stockade. Jednak dam radę. A handful of men could hold it for quite a while. Wróć do pana Radzika, ale mogę jeszcze sabotować, nie? Jakich szkód mogę dokonać? To jest bardzo nieprecyzyjne. Opcjonalnie, sabotaż może zatruć ich jedzenie. Nie mam chyba czym nawet, nie? Możesz zapalić ich strzały. Masz szans, że tędy przejdę. Tu coś jest. Jeżeli tylko będzie koniec. Poziom we włamywanie, doskonale. Rocyny kumański. O nie, o nie. Dlaczego mnie nie zauważyli? No. Riadu! Otwarajcie semetek kruzu! Widział za to chwilę! Było niemiłe. Mam jakieś kombo zrobić, a w ogóle znowu tarczy nie mam. Czy zapisałem, jak jeszcze jej sobie nie ustawiłem. No! Co jest grane? Przecież podnoszę ten blok, no bez jaj. Co, zabij mnie. To nie ma sensu. Zabij mnie, jestem za bardzo ranny i tak. Szkoda ekipunku swoją drogą. Zabij! No a zaatakujesz w końcu? No. Nie mam też pojęcia, jak oni mnie zauważyli, bo przecież byłem cicho. No co prawda, nie rozebrałem się, żeby jak najmniej hałas robić, ale my staliśmy w miejscu przecież. I skrzynię udało mi się już otworzyć. Dobra. Mamy obóz bandytów, super. Sabotażu nie będziemy się dopuszczać.
Tutaj już wiemy, że jest przejście, które możemy wykorzystać. Bardzo dobrze. Przeprowadzenie ataku. Swoją drogą dziwne, że oni nie są świadomi, że takie coś tu jest, skoro wycofali sobie. No. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Oddalimy się na bezpieczną odległość jeszcze. O kurde! Uszyłem. Lejne! Zaczekajcie na mnie! Oko. Może zaraz się zatrzymają. Nie będę tak hałasować. No się podziały. Tam są. Mamy! Jednego! Nie. Szans, dobra, łup. Wszystko. Ej, to było ukradni, ale... Tak, jest zaznaczone. Już myślałem, że bez tego było znacznika. Dobra, siwek. Wiesz, co trzeba robić. I co, jedziemy w takim razie. Pan Radzik. Gniazdo brzmi. Wróć do pana Radzika, ja muszę to sobie na mapie zobaczyć. Tu co mam? Równej. Przejdziemy w takim razie. Oj, trochę to może potrwać. Szczerze. Tu 100% napadni 7%. Tu. Że nie pojedzie po takiej drodze. Dobra, uciekamy. Rozumiem, dlaczego aż tak powolny jestem i dlaczego się blokuje ciągle. Może oni mnie gonić będą w ten sposób. Aktywowany dodatek, świetnie. Masz szans, nie trafią mnie. Chowaj ten łuk może. Dobra, już ich nie widać. Dajcie sobie siana. Nie złapiecie Henryka, kurde. Dobra, co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o konia, nie jest on jakoś specjalnie obciążony, ja też nie jestem. Także, czy dałbym radę jakoś przedostać się tutaj szybciej? Może Talmberg chociaż. O, no i to już wygląda lepiej. To już, słuchajcie, wygląda zdecydowanie lepiej, bym powiedział nawet. Napad, naprawdę? Możemy spróbować zawalczyć w sumie. Jest, no ucieczka szansa, no taka, że troszkę większa, że się uda, ale wydaje mi się, że możemy zaryzykować walkę z tego powodu, że może jakiś ekwipunek wpadnie przy okazji na sprzedaż. Bo że będzie ich 10, no to ucieknę. I tak mam taką możliwość, to nie jest, że muszę walczyć ich zabić, bo nie, nie wyjdę stąd. Po prostu ryzykuję jakieś obrażenia, nie? Z takiej konfrontacji. O mój Boże, to są ci! To nie. Chyba, że oni łuków nie mają. Aha, spadłem! O ty kurde gnoju! No wyciągaj ten miecz, na co ty czekasz w ogóle? Go-
Ja no nie wytrzymałem, co jest też tą tarczą, ona mi się automatycznie odznacza, jak wsiadamy na konia, czy co? O ty kurde. Kościu, dobry jesteś. No w końcu. Ale raz weszło ładnie w niego. O, we mnie już drugi raz. Tam ci go chyba kompani opuścili. Mi to tak się wydaje. Tam się ta kombo zrobi, którego się nauczyliśmy ostatnio. Bardzo ładnie. Got them. Ładnie, obrona wzrosła. Troszkę ciosów przyjąłem na siebie, co prawda. Mi nie brakuje. Niebezpiecznie. Też my te pojedynki zawsze przegrywamy. Powinien sobie tam tego perka wykupić. Właśnie teraz mamy jeszcze dzikusa, nie? Więc też jestem silniejszy nawet. Ale co tam po sile? Jezu, jaką on furię ma, zobaczcie, ile on ataków wyprowadza. Jakiś nienormalny ten gość. Ja bym wymiękał. Koleś, ty nie wiesz, o Boże, nie wiesz o czym mówisz. No teraz sobie wyobraźcie, żeby walczyć z takimi pięcioma na raz, jak tam jest grupa, nie? No niemożliwa jest to rzecz, moim zdaniem. Bo jest szansa, że raz, któryś po prostu nas trafi i wtedy już zaspamuje nas cała grupa momentalnie, nie? Bo to nie jest tak w jakichś, nie wiem, asasynach, że ci ludzie będą podchodzić pojedynczo, tylko faktycznie jak mają okazję, to się rzucą całą grupą naraz, nie? I to jest fajne, ale właśnie no, przewaga liczebna naprawdę robi gigantyczną różnicę w tej produkcji. Co jest bardzo realistyczne swoją drogą. Na czym twórcom bardzo zależało, nie mówię, że to jest źle. Mówię, że miałbym przerąbane. Ile on jeszcze będzie żyć? No, czemu tak rzadko korzystam z tej tarczy? No kurde, on mnie obija i się blokuje cały czas, nie? Jeszcze mnie zabije. Tak z niczego. Potrzebuję strzał, których sobie nie ustawiłem, tak? Jezus, to było jakieś... No i już jest cała grupa, to już wspomnę. No teraz ta walka już nie ma żadnego sensu. Dziku, ratuj mnie! Czemu dziko do mnie ucieka nawet? Wiesz, to jest jakaś osada. Są ci drwale, nie? Może mi pomogą. Dostał. No czemu nie mogę stąd strzelać? Miałem tylko jedną strzałę, serio. Tak głupek. Łuku stawia, nie kombat jakiś, kurde, pojedynki. To nie 5 na jednego, jak ty robisz. Świetnie. Słuchajcie, naprawdę nie mam żadnych oporów, nie? Jakich jest tak dużo. Podoba ci się to? Mi też, bo trenuję sobie ucznictwo. Tam młotek. Słyszałem jakąś strzałę, chyba ktoś do mnie strzela. I zobaczcie, ile oni wytrzymują w ogóle. To jest nienormalne po prostu. Oni mają tak dobrą zbroję. Nie, w ogóle nie będę celować, bo chyba... Nie wiem, czy nie mogę trafić, czy po prostu nie mogę wycelować tak dobrze. Ale w klatę już ma... wbite... No, 4 strzały, mniej więcej.
You got me. Leave me be. Co się dzieje? Zatrzymaj się! Gdzie on jest? Dobra. A, mamy cię! No dobrze, zobaczmy w takim razie, co takiego skrywasz. I czy warto było. O mój Boże, warto było. Patrzcie na to, na te ceny. Długa kolczuga, no zmasakrowana niesamowicie, ale nic dziwnego, jak tyle strzał on oberwał, a i tak go chroniła, ja. Kumańskie ostrogi, no patrzcie na te ceny po prostu. Coś nieprawdopodobnego. Warto było, i to jest tylko jeden koleś, nie? Dobra, cofam to, co mówiłem odnośnie jeleni w zeszłym odcinku. Wystarczy kumanę upolować, jest znacznie trudniej, ale znacznie lepiej. To znacznie bardziej opłacalna opcja. Dobra. 8 strzał miał w sobie, słuchajcie. Plus jeszcze tamtą jedną innego rodzaju zupełnie, także no... To mówi samo za siebie, nie? Niesamowite po prostu, jak on oberwał. Dobrze, chciałbym teraz rozładować się troszkę, więc zostawimy mu... To możemy w sumie sobie nawet założyć, myślę. Bez tego tak wyglądamy, a z tym tak, dobra. No ta jest teoretycznie lepsza, ale też ma zero wytrzymałości. Niestety. Będzie na sprzedaż po prostu. Przyłbica, no w fajnym stanie jest, muszę przyznać szczerze. Dobra, to sobie założymy na konia, to też założymy na konia. To sobie wymienię. Pikowane nogi na konia, buty szlachcica też sobie schowamy. Norymberskie rękawice mają 11, a te, z których korzystam, mają ile? 5, słuchajcie, także no absolutnie różnica klasy, można powiedzieć śmiało. A wiadomo, że kosztem nieprawdopodobnie wielkiego wręcz udźwigu. Ale cóż, mogę zrobić, nie mogę go obrócić w żaden sposób, szkoda. Założymy sobie takie ostrogi może. Spoko, kumańskie. Płytowe na łokietniki, pikowany czepiec, możemy sobie założyć w sumie taki lepszy troszkę. O, lepszy, lepszy, o 2. Czyli to też na konia. A brązowy kaptur również sobie zostawimy, płytowe na łokietniki. No i w zasadzie jeszcze tutaj tylko te tutaj pojedyncze przedmioty. No i coś jeszcze by wypadało tutaj zostawić, takiego co waży dość dużo. Problem z tym, w tym tkwi, że nie mam za bardzo takich ciężkich rzeczy. Możemy ewentualnie skórę zostawić. No i powinno mi to na razie wystarczyć, powiedzmy. Ale trzeba będzie coś podziałać z moim udźwigiem maksymalnym. A propos działania i też w zakresie mojej postaci, już połowa do 10 poziomu. Obrona, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Niszczyciel broni. Jeśli pokonasz swojego przeciwnika w klinczu, zniszczenie jego broni wzrosną dodatkowe 15%. Zniszczona broń zadaje mniejsze rany, a jej cena jest znacznie obniżona. Słabo, jeżeli chcesz później pozyskać to. Oponent blokując twoje ciosy traci o 15% więcej wytrzymałości. Fantastycznie, bierzemy. Dobra, dalej. Umiejętności z tego tutaj rodzaju nic, wzmocnienie nic. Zadają ostrogi w ogóle. Noszenie ostróg dodaje... w ogóle jak to jest tłumaczone, zobaczcie na to. Noszenie ostróg dodaje, podnosi twoją umiejętność jazdy konnej do takiego poziomu, który odpowiada ich jakości. Czyli jazda konna plus 1. Spoko. Rana tułowia. Jesteś ranny w tułów, jeśli nie będziesz dość ostrożny, może dojść do krwotoku. Dobrze. Czyli na razie dramatu jeszcze nie ma. Ekwipunek jest w fatalnym stanie, jestem ranny i tak dalej, więc myślę, że najsensowniej jest jeszcze ciemno, także to jest kolejny minus tej sytuacji, w jakiej się znalazłem. Myślę, że najsensowniej będzie teraz przejechać sobie do tych drwali i się po prostu przespać. Ewentualnie kontynuować możemy szybką podróż w sumie. Mam nadzieję, że już nikt mnie nie zaatakuje. Oby tak było, faktycznie. Dobra, jest Talberg. I stąd
Powinienem ruszyć teraz jeszcze do pana Radzika i go poinformować o tym, co dzisiaj zrobiliśmy. Tylko sprawa wygląda jeszcze w ten sposób, że jestem niewyspany, głodny i no dobrze, gdybyśmy tutaj coś z tym zrobili. Więc może w Talmberku się prześpię po prostu. Ja nie wiem, czy oni chcą mnie tu widzieć w ogóle, jaką mamy reputację. Nie kodeks, tylko gracz, reputacja Talmberg. No nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze. To jest chyba miejsce, w którym jesteśmy najlepiej, najmilej widziani po prostu. Możemy sobie na spokojnie wjechać. Tylko czy mógłbym się tutaj gdzieś przespać jakoś tak na luzie? Nie jesteś w Otawu. Piękny dzionek, co? Może bym mu coś sprzedał. Majątek kupca 50. O Jezu, naprawdę tak mało? Dobra, a co mógłbym ci takiego w sumie sprzedać? Zobaczmy. Coś za 50. Nawet lekko poniżej tej wartości. Dobrze by było coś opylić tutaj. Mógłbym niezbędnik kowala jeden sprzedać. W sumie, czemu nie? A także jeszcze na przykład psią skórę. Koszyk. Targujemy się minimalnie tak do 30. Myślę, że na spokojnie pójdzie, to sobie odrobimy tej miernej moim zdaniem zagadki troszkę. Chociaż nie, dobra, 30 raczej nie pójdzie. Okej. Strata czasu do strata czasu. Ja też go nie będę bardziej już tracił na ciebie w takim razie. Moglibyśmy się gdzieś, kurczę, tutaj przespać, naprawdę. Czemu nie można na ścianku się, kurczę, kimnąć? Nie rozumiem, ale dobra, zjemy sobie z garnka chociaż, może w jakiś sposób poprawi to nasz stan. W Talmbergu pamiętam, że było miejsce, gdzie mogliśmy nocować. No właśnie, tu jest sypialnia, twoje posłanie przecież, kurde. No to możemy tam podejść i się, kurczę, jak pan wyspać. To chyba tędy będę musiał przejść, dokładnie. Na zamek. I to, o ile pamiętam, była ta chatka. Gdzie tu jest wejście? Tutaj. O, jest i nasze łóżko. Ten i zapis niech będzie, no kurczę, ranni. Ale myślę, z takim poczuciem wypełnienia naprawdę niesamowicie, w naprawdę niesamowitym stopniu rozkazu. Oczywiście nie doszło tutaj do sabotażu, który mogliśmy jeszcze tak dodatkowo całkowicie zrobić, ale wydaje mi się, że to już byłoby naprawdę, to byłoby pierwsze igranie ze śmiercią troszkę. Takie balansowanie tej granicy życia i śmierci. A po drugie też byłoby to trochę niepotrzebne. Jakby wydaje mi się, że i tak damy radę bez tego. Strasznie ciężko byłoby to zrobić po prostu bez żadnej takiej, wiecie, bez żadnego takiego lepszego troszkę przygotowania niż to, jak ja jestem przygotowany aktualnie. Czemu się muszę włamywać do tego miejsca? Nie zamierzam tego robić. Strażnik, dobra. Więc tak, tylko nie może się tu dostać. Okej, warto wiedzieć. Konie nie mają tu wstępu, ale tamte mają. Tu też się nie może dostać. No, tu już się może dostać. Już się bałem, nie? Dobra, siwek. Musimy ruszać do pana Radzika i zaraportować mu naszą sytuację. Że to całe trzeba będzie objechać. A, na koniec to raczej tam w miarę szybko powinniśmy się dostać. Jestem bardzo ciekaw, czy od razu przejdziemy do rzeczy, czy on jeszcze będzie coś od nas chciał. A może nas jednak przekona do tego, żeby zająć się tym sabotażem. Albo kogoś innego tam wyślę w końcu. No przecież nie wszystko my mamy robić, no bez jaj, nie? Ile może robić Henryk? Kryłeś sieci na ryby. Znaczy można było je przeszukać, nie? W jakiś sposób. Z tego Kingdoma powiem wam, że te odcinki takie troszkę dłuższe wychodzą niż z reguły nagrywam z innych serii. Tutaj tak widzę, że często powyżej 30 minut.
ten film trwa, no bo po prostu jakby tempo rozgrywki jest takie dość powolne w tej produkcji, z uwagi na to, jak się, jak się porusza, z uwagi na to, ile rzeczy tutaj można robić po drodze. I chcąc wam pokazywać dość dużo fabuły mimo wszystko w tych odcinkach, to staram się jednak je robić takie około 35 minut zazwyczaj. Chociaż no widzicie, że były też takie po 40-45 minut, 3 godziny w ramach archiwum też się raz zdarzyło. Że dacie znać, jak wam się podobają materiały takiej długości, czy wolicie coś około 30, czy nawet troszkę dłużej, jak jest, to jest spoko. Powiem, że jak za długie, to też nie najlepiej, nie? Wygląda to później. I nie ogląda się tego aż tak fajnie. Dobra. Zapolować. Może nie z konia. To są właśnie takie aktywności, o których mówiłem, które troszkę wydłużają nam te odcinki. Ale mimo wszystko nie chciałbym z tego rezygnować, ponieważ to jest też czerpanie przyjemności z gry podczas jakby zwiedzania tego świata. No i też to jest dodatkowa szansa na zarobienie czegoś. Ty serio wszystkie uciekły mi, no to lipa. Wiedziałem, że tam jakieś biegną, ale nie sądziłem, że to są wszystkie. Myślałem, że to są jakby takie dwie grupki. No cóż. Pech. Ja. Szkoda, że tego racika nie możemy się przenieść w ogóle, że nie ma szybkiej podróży, to by naprawdę bardzo ułatwiło nam zadanie i je skróciło. No tak, to jest trochę takie wyruszone, znaczy wydłużone. Merchojedy. Przecież my tu już byliśmy, nie? Wiesz, nie wiem dlaczego w takim razie merchojedy nie były odkryte. Odkryłem punkt szybkiej podróży, no właśnie. Ja. Przecież wie... Aha, zaraz, ja tutaj byłem w tej Alfie, Kingdom, ale ja nie wiem, czy ja byłem w serii. No mniejsza. Czyli jednak jest jakiś punkt szybkiej podróży. Dobra, to cofam. Chociaż bez myślenia do obozu nie ma, ale to już mniejsza. Czy pan Radzik znowu będzie sobie spał? Kurde, niezły dowódca, nie? Wszyscy robią za niego, on sobie leży w namiocie i śpi. Tym razem zajmuje się czymś ciekawym. Miał ludzi zebrać. Pamiętam. Arena, super. Jest. O, teraz sobie siedzi, kurczę, się ogrzewa i czeka na jedzenie. A propos jedzenia, zjedzmy coś. Myślę, że zasłużyliśmy na to, jak mało kto w tym obozie. I zobaczymy sobie jeszcze, jak wygląda nasz poziom zmęczenia. Tylko jak się gra w czyta. Oczywiście. 101 strawy, lekko się nawet najedliśmy tak za bardzo. Energia, no, spoko, zdrowie też. Dobra, pogadajmy. What do you want? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind, I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head-on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribislavitz. It used to belong to Sir Divish before Havel Medic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some... No, trochę tak. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? No, sir. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. Świetnie.
But now we must get ready to set out as soon as possible and put an end to them. I need you to go to Sir Divish in Tarnberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribislavitz. I'll take everyone but for one or two sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Bye-bye. Poproszę pana Dziwisza Stalenberga o wsparcie i 250 groszy w ramach nagrody. Myślę, że to naprawdę uczciwa cena, znaczy wynagrodzenie. Dokonaj szkód w obozie zanim zacznie się bitwa. No niestety się to nie udało. Mam nadzieję, że jakichś poważnych konsekwencji to w sumie nie będzie miało dla naszej akcji całej. Proszę pana Dziwisza, dobra, no to lecimy do Talberku w takim razie, ale najpierw chyba byśmy na Siwka wskoczyli. Ten i zapis, nie potrzeba. Kryliśmy jeszcze strzelnicę, spoko. Także wiecie co, ruszymy sobie do Talberku i po prostu zakończymy odcinek, myślę, w tym momencie. Także jeżeli wam się podobał, standardowo zapraszam do zostawienia łapki w górę. Będę mega wdzięczny za każdego lajka, zachęcam też do komentowania. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i do jutra, do godziny 14:30. Oczywiście w ramach serii Kingdom Come Deliverance, a także zapraszam na inne filmy, które już są na kanale i będą. Nie zapomnijcie subskrybować, żeby być na bieżąco. Cześć!